kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Zanim przejdziemy do naszego dnia, oczywiście zachęcam Was cały czas gorąco do subskrypcji mojego kanału, abyście byli ze mną na bieżąco. Zapraszam Was także na mój Instagram, odwiedźcie mnie tam, jeżeli jeszcze tam nie byliście, zerknijcie, czy Wam się podoba mój profil i być może też tam zostaniecie ze mną na dłużej. Dobra, słuchajcie, nie przeciągam, zaczynam. Przysiadłam sobie tutaj nie bez powodu, ponieważ chcę zacząć ten film od opowiedzenia Wam o dwóch produktach, w zasadzie o jednym Wam tylko napomknę, a o drugim powiem kilka słów więcej. I moi drodzy, mam na myśli tutaj nowość z marki Isana, jaka wpadła wczoraj w moje ręce. Tak, wczoraj, natomiast już troszeczkę mogę o nim powiedzieć. To jest, kochani, tonik Glow and Shine do każdego typu cery. Tak wygląda opakowanie i moi drodzy, czy Wy już go z czymś kojarzycie? Tak, moim zdaniem również on przypomina bardzo do złudzenia wręcz tonik z Pixi, który Wam jakiś czas temu też pokazywałam, ale moi drodzy, zapłaciłam za niego 7 zł, tak więc dużo taniej jednak niż Pixi. On ma, słuchajcie, za zadanie delikatnie oczyszczać i odświeżać cerę, a więc tutaj nie ma mowy o złuszczaniu, o jakimś tam rozświetlaniu, nie wiadomo jakim, także po prostu taka typowa pielęgnacja, jeśli chodzi o tonik. Ja użyłam go już 2 razy i przyznam Wam szczerze, że póki co jestem bardzo mile zaskoczona tym produktem, tak więc pomyślałam właśnie, że wspomnę Wam od razu, bo nie wiem, czy to jest jakaś edycja limitowana, czy co, ja go po prostu wcześniej nie widziałam, albo też po prostu nie zwracałam na niego uwagi, tak też mogło być. Tutaj mamy 200 ml pojemności, więc myślę, że taka fajna pojemność, już możemy sobie śmiało go poużywać, potestować i jakąś opinię na jego temat po zużyciu wyrazić. Także ja testuję, kochani, póki co jestem zadowolona, zobaczymy jak będzie dalej, także zachęcam, żebyście też wypróbowały. Na Instagramie spytałam Was, czy miałyście, czy się u Was sprawdził i wiele osób powiedziało, że tak, więc tym też się, słuchajcie, tutaj podpieram. I druga rzecz, kochani, to jest to, co mam teraz na ustach, bo jak widzicie, zero pomadki, ponieważ no mrozy, słuchajcie, były niemiłosierne w ostatnim czasie i mimo, że zawsze staram się czy jakiś błyszczyk, czy jakąś pomadkę, czy też balsam ochronny na zewnątrz, na ustach mieć, to jednak jest maseczka, to się gdzieś tam ściera w kontakcie z tą maseczką i po prostu gdzieś te moje usta stały się przesuszone. No i ja tak, wiecie, to jedna pomadka ochronna, to druga, to trzecia i tak mówię, nie no kurczę, i przypomniało mi się, słuchajcie, że ja przecież od lat zawsze lubiłam stosować na takie problemy właśnie maść ochronną z witaminą A, najzwyklejszą, którą dostaniecie dosłownie za kilka złotych w aptece, a tak naprawdę bije na głowę wszystkie właśnie produkty ochronne, pomadki i tak dalej dedykowane właśnie do ust, jeżeli chodzi o ich spierzchnięcie. I przyznam Wam szczerze, że chyba o niej zapomniałam, bo w ubiegłych latach po prostu nie miałam aż takiego problemu właśnie z przesuszonymi ustami i gdzieś ona poszła sobie w odstawkę, ale pamiętam właśnie jak byłam nastolatką, że notorycznie miałam poobgryzane wargi, notorycznie po prostu miałam przesuszone usta i wtedy właśnie mama mi o tym powiedziała i tak od lat też sobie później stosowałam. A teraz po prostu wielki powrót. U nas dzisiaj wielka metamorfoza, czyli z rosołu powstała zupa pomidorowa. I może się do Was odwrócę i pogadamy chwilę o zupie pomidorowej właśnie. A mój odwieczny dylemat, jeśli chodzi o zupę pomidorową, z ryżem, bo z makaronem to wiecie, no problem, ale z ryżem ile tego ryżu dodać, żeby było dobrze? Albo jest za mało w moim wydaniu, albo za dużo. Ja nie wiem, czy Wam tutaj wspominałam, ja gotuję, no bo gotuję, ale nie pałam do tego jakąś olbrzymią sympatią, wbrew pozorom, mimo że tutaj bardzo często pokazuję Wam, co przygotowuję, ale no po prostu wiecie, gotuję bardziej z przymusu, aniżeli z tego, że uwielbiam to robić. Uwielbiam może faktycznie sprawiać frajdę gotowaniem, czyli jak ktoś je i mu smakuje, natomiast ja nie lubię wymyślać potraw, ja bardzo lubię iść na skróty w kuchni, po prostu wiecie, rachciach, żeby coś było szybko, łatwo, bezboleśnie i przygotowane. Ja na przykład w moim wydaniu nie zobaczycie jakichś zrazów, jakichś wymyślnych po prostu pieczeni. Ja takich rzeczy nie robię. Ja robię po prostu, wiecie, na prędko kotlet albo jakieś, wiecie, po prostu, nie wiem, do piekarnika coś z czymś i heja. Także ja jestem właśnie tego typu osobą. No i z tą pomidorówką właśnie to już mój Olek tak się śmieje, bo wiecznie nie trafiam, a dzisiaj widzę, że dodałam akurat tyle ryżu, że prawie łyżka będzie stać. Ale nic, przynajmniej będzie treściwa zupa. Kochani, i dzisiaj jest też jeden mały plan, zanim odbiorę Nadię z przedszkola, bo zawsze po przedszkolu lubię, jak jednak idzie prosto na drzemkę, bo później ona jest już taka, wiecie, prawie nie do zniesienia po prostu, więc nie chcę jej nigdzie po przedszkolu zabierać. Więc przed przedszkolem pojadę do sklepu takiego ogrodniczego, no coś takiego, bo muszę kupić pokarm dla ptaków. Jutro właśnie dostałam SMS-a rano od pani, że jutro dzieci mają spotkanie z panem leśniczym. Będą wkopywać na terenie przedszkola i szkoły, bo to jest właśnie połączone tutaj u nas, szkoła i przedszkole razem, karmnik dla ptaków. Z tego też tytułu muszą mieć ze sobą jedzenie dla ptaszków i będą te ptaki tam sobie całą zimę pięknie dokarmiać. Więc fajnie, bardzo się, powiem wam, cieszę z tego, że pani informuje. Wiadomo, że małe dzieciątka by tego nie zapamiętały. W szkole, właśnie zastanawiam się, jak będzie w szkole, jak pani coś powie, to czy Nadia to zapamięta. Ja byłam taka, że zapamiętałam, w sensie wiecie, trzeba przynieść farby, czy blok, czy coś. Ja zawsze mamie mówiłam szybciej i mama miała czas, żeby mi to przygotować, ale mój młodszy brat zawsze powiedział o godzinie 20, 21 i jak się domyślacie, było wesoło. Także tak, dzisiaj się tak, wiecie, zastanowiłam po prostu, jak będzie z moją Nadią. Ale okej, kupimy ziarenka, w sumie Olek chciał wsypać jakiś słonecznik, pszenicę, ja mówię, dobra, nie będziemy kombinować, ja kupię odpowiednie jedzonko, nie będziemy w żadnych workach tego nosić do przedszkola. Damy radę. I tak też, słuchajcie, zrobimy. Ostatnio wam się chwaliłam, albo tu, albo na Instagramie, już nie pamiętam, że wyczyściłam kominek, wiecie, zebrałam cały popiół i już był naprawdę gotowy na kolejną zimę, a przyszły takie temperatury, że kominek został przeproszony i uruchomiony na nowo. Powiem wam szczerze, że to jest ta czynność, której ja nie znoszę, bo później jest wszędzie czarno wręcz, wszędzie ten popiół się sypie, no ale klimat jest, trzeba przyznać, także no cóż, sezon jeszcze jednak się nie skończył, szkoda było mojego zachodu po prostu. Jestem, odmaseczkuję się i słuchajcie, byłam w takim sklepie właśnie ogrodniczym, to co wam wspomniałam, żeby kupić jedzenie dla ptaków i chciałam jakieś takie jedzenie, wiecie, w pudełku, żeby to wygodnie było nieść, bo my mamy na gospodarstwie pszenicę i mamy słonecznik i tak naprawdę mogliśmy właśnie to przełożyć do jakiegoś worka, ale mówię do Olka, dobra, nie będziemy się w worki bawić, a tymczasem tak, było na wagę, ale wiecie co, miałam tego nie brać, ale z drugiej strony pomyślałam, że to będzie w sumie chyba dla tych ptaszków lepsze, bo tu mamy taką różną mieszankę, tutaj mamy też, widzę, kukurydzę, jakieś takie inne nasionka, także teraz widać, także z tego, myślę, ptaszki będą bardziej zadowolone, zatem kupiłam, no trochę tego kupiłam i wzięłam też takie do przywieszenia, laska orzechowa, karma dla ptaków dziko żyjących, tu są 3, także myślę, że dzieciaczki sobie to po prostu powieszą gdzieś przy karmniku, będą wymieniać co jakiś czas. No, muszę jeszcze zdobyć, słuchajcie, co? Muszę skompletować puszki po kukurydzy, po grochu, po fasoli, coś takiego i muszę też zorganizować jakieś kamyczki do wypełnienia tych puszek, także no zadań mam, kochani, co niemiara, ale akurat ten pokarm jest na jutro, a tamte rzeczy na chwilę później, więc jeszcze mam czas. Dobra, bateria, widzę, mi miga, także w domu musimy się doładować. No dzień dobry! No dzień dobry! Wiesz, po co ja byłam w sklepie, kocie? Bo u was jutro w przedszkolu będzie fajny dzień, będziecie wkopywać karmnik z panem leśniczym, karmnik dla ptaków, taki jak z tatem robiłaś ostatnio, pamiętasz? I mama musiała kupić, jak myślisz, co to jest? Ziarno. Ziarno, dla kogo? Dla ptaszków. Super, będziecie karmić, prawda? A zobacz, tu mam jeszcze całą reklamówkę ziarenek, będziecie wsypywać, też dla ptaszków, no? Na kaczę, kłak, kłak, kłak. Może być tak, ale to jest bardziej, kochanie, dla gołąbków, dla wróbelków, wiesz? Bo tam one będą przylatywać. Cieszysz się? To jutro będzie fajowa przygoda, co? I to jeszcze kupiłam. No a to nie wystarczy? No tylko na tyle czasu mi starczyło, kocie. I później już mama pędziła po ciebie do przedszkola. Lali nie wzięłam, już do niej jedziemy. Mama czerwony nos? Nie, tak mi się wydawało. Jedziemy do Lali. Czy to już jest tradycja, że ty po przedszkolu musisz mazać mamie szyby? Nadusiła? Tradycja chyba, jaką ty masz koronę, a jaki warkoczyk, oho ho. Tak, trudno jest na Dusi zrobić warkoczyk przez te jej loczki, no ale dzisiaj rano się uparła, także no tyle z niego zostało, tak Nadunia? Nie. Nie. Teraz chwila prawdy z cyklu, co moje dziecko zjadło w przedszkolu. Obawiam się, że na pewno niewiele, tak jak codziennie. No bez szału, jabłuszko nieruszone, naleśniczka tylko połowa. Makaron jadłaś? Nie. Dzisiaj jadłaś? No to może troszkę makaronu. U nas suchy makaron, po prostu hit. Suchy makaron, tak samo teraz. Co myszka je? Co masz w rączce? Suchą bułę! Najlepsze jedzenie. Co chciałaś powiedzieć z mamą? Robimy, czekamy na tatę. Czekamy na tatę, dokładnie. O, nie rób takich min. Nadusia. Tata jak przyjedzie, to trzeba do pracy, do gabinetu pójść. Tak? Do dokumentów. Tak. No jeszcze mamy chwilę. Pomożesz nam? Będziesz niszczyć papiery w niszczarce? Będziesz przyklejać magnesy na tablicę? Super. Co za mina? Włączyłam sobie vloga Asi z kanału Prawie Idealna i ku mojemu zaskoczeniu na samym początku tego vloga ja, zobaczcie, dosłownie pierwsza sekunda oglądania i tak sobie posłuchałam chwileczkę i Asia tutaj mówi, ale to może czekajcie, odwrócę się do Was, że dzięki mojemu spontanicznemu filmikowi też stworzyła spontanicznego vloga, gdzieś tam poniekąd zaraziła się dobrym humorem i zaczęła, słuchajcie, porządkować na potęgę szuflady w kuchni. I to tak jest, że my kobiety idziemy do jakiegoś pomieszczenia zrobić jedną rzecz albo wziąć jedną rzecz, a sprzątamy wszystko po kolei. Przecież to jest standard. I ja, moi drodzy, sobie właśnie tak założyłam, że wtedy, kiedy będę miała bardzo dobry humor, albo po prostu też, kiedy nie będę miała zbyt dobrego, to wyciągam kamerę, ten humor od razu mi się poprawia i ja mogę Was zarażać właśnie pozytywną energią i mam nadzieję, że Wy to dostrzeżecie. Już wiele osób mi napisało, że zrobiło się całkiem inaczej u mnie na kanale, tak więc bardzo się z tego powodu cieszę i tym po prostu chcę się z Wami dzielić, żeby Wam było lepiej, żeby Wam się przyjemniej naprawdę oglądało te filmy, także mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie. Dobrze, kochani, ja nie będę już przeciągać. Tak jak Nadia wspomniała, czekamy na Olka i idziemy w papiery. I tutaj mój nastrój od razu się psuje, jak o tym pomyślę. Po prostu nienawidzę takiej, wiecie, biurokracji, takiego dłubania. Ojejku, to nigdy nie widać efektu, a człowiek traci przy tym tak mnóstwo czasu i energii, no ale trzeba to zrobić, wiadomo. Także ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!